Witam serdecznie w ostatni dzień szturmu trzygwiazdkowego bez zieleni. Przede mną ostatnie 5 walk, może przed Wami jeszcze też. Obrona raz przegrała z Pirolanem, trochę brzmi jak jakiś lek na ból głowy. Lecimy z tematem. Tutaj mamy down, więc wypadałoby zabrać Kwasira. Ale tylko by wypadało i nie wezmę go znowu. Tak jak i ostatnio. Z tego względu, ale Joku Hainena sobie wezmę. Z tego względu, że... Coś nie mam szczęścia do żółtych klocków w tym turnieju. Dobra, będzie 7 niebieskich. Szkoda, że się nie udało tutaj wybić tego bagrega. I szkoda, że weszła pasywka dla Dawn. Ale tutaj powinno być elegancko. Oczywiście Adelaida jest zblokowana poprzez Joku Hainena, po to go wziąłem do tego składu. Fajnie by było odpalić jeszcze jedną down moją przed jego, ale chyba to się nie uda. Więc pójdę sobie w takie duże combo. Trochę wyczyszczę planszę. Ok, jednak się uda. I mogę jeszcze raz odpalić diament. Naładują się znowu wszyscy. Mimo, że miałem 5 słów, to nie udało się ściąć many dla Dawn. Ale trudno, nic nie szkodzi. Dobra, i teraz jeszcze brakuje mi jednego klocka, żeby załadować do końca złodrzewia. I po tej walce muszę zrobić chwilę przerwy, bo córa bardzo chce i tutaj ze mną. No już, Natalciu. Już, nie płacz. Teraz tylko skończę tą walkę i... Nacia. No także to by było na tyle. Na szczęście udało się ich pokonać. I wrócę do Was za momencik. Dobra, jestem. Lecimy dalej z tematem. No tu jest Dawn na środku, więc już muszę zabrać Kwasira i liczyć na te 7 klocków na start, zanim odpali się od nich Dawn. Oczywiście Joku Hainen jest na Bazyla i na Reketrę. No ten skład powinien sobie poradzić. Kwestia tego, czy uda mi się Dawn zatrzymać. Kurczę, no blisko, ale braknie, niestety. Miałbym... No miałbym 9 żółtych i chyba muszę po nie iść, ale to zajmie dużo, dużo tur. I raczej ją odpalę. No nie, no tutaj jest za duże komba się robią. Ajejku, no ale dobra, no może Kwasirowi nie zetnie many. Oczywiście nadzieja umiera ostatnia. Okej. Zobaczmy. Oczywiście teraz jeszcze muszę przeżyć uderzenie od sali. Jakimś cudem. Szkoda. O, udało się nawet zabić tą panią. Super, super to poszło. I mogę chyba odpalić jeszcze raz diament. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwa, trzy. Nie, sześć jest, czyli muszę jednak jeszcze zdobyć. Ok, teraz mogę.
teraz mogę. Oczywiście bazyl jest bezużyteczny na co dzień, a teraz jeszcze bardziej z tego względu, że jest zblokowany jefuhajnenem. Zabiję sobie tego i tą sali. Dobra, i w tym momencie już jest na pewno wygrana. Odpalę sobie jeszcze down i mam nadzieję, że łabędzica coś zatańczy i uderzy przeciwnika. Ok, trafiła i to w tego najgroźniejszego, także już jest po temacie. Mamy. Wakas. Tutaj mi się Jokuhainen nie przyda w ogóle. Kwasir w sumie też nie. Wakas na tanku. Kurczę, może by zagrać. Może by zagrać też Yao. Może Yao by tutaj się bardziej przydał niż Wakas w sumie. Tutaj oddział na pewno mam jeden lepszy, dobra. Lecimy. Na razie trochę brakuje tych niebieskich, ale myślę, o, że coś wpadnie. Znowu się użyłaś plansza wyśmienicie. Łabędzica nie chce w ogóle tańczyć i uderzać. Dobra. W takim razie uderzymy tutaj. I teraz zostaje pytanie, czy on zginie od tego klocka fioletowego. Niestety nie, ale minion tylko dobił. A pójdę sobie najpierw po fiolety, z którymi się wstrzymam, bo czekam na łabędzi śpiew. I tutaj już mamy znowu wygraną. A, poczekają na łabędzi śpiew. Po to tylko, żeby użyć i tak złodrzewia szybciej. Także mój błąd oczywiście. Co może nie błąd, co pośpiech. Dobra, zostały jeszcze dwie ostatnie walki. Wskoczyłem w 1% i to dosyć bezpiecznie, a jest godzina, jak nagrywam, 14:20, więc wydaje mi się, że te wykupienie się no da mi to nie 1%, ale jeszcze nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu. Tutaj by jakieś niebieskie klocki się na pewno zdało dostać. No dobra, nie ma niebieskich, ale naładuję sobie złodrzewia. Mam nadzieję, że panda tam nie zdąży mnie jeszcze uderzyć. Ok. Dobra, nie mogę czekać na łabędzia. Muszę bić. Kurde, chyba Nordriego uderzę, bo panda jest chyba za twarda, albo parę może wykończę. Niestety nie ma żadnego tańca. Szkoda, że ta żaba mnie nie uderzy, jak mam ten taniec, bo okej, uderzyła. I to jest super, bo nie dość, że uniknąłem, to jeszcze nie truje się. To jest bardzo istotne. Mimo kiepskiej planszy startowej uda się to ugrać. Tutaj wiadomo, muszę połączyć niebieskie.
do których było widać, że jest dostęp. Panda jeszcze uderzy. Okej. Ale to nie jest jakiś wielki problem, szczególnie, że ma teraz minus do generacji many chwilowo. A ja już mam fiolety naładowane. Jest twarda jak to kreskówka, ale niewystarczająco oczywiście na ten team, który pozostał przy życiu. Gunnar. No to na Gunnara oczywiście wezmę sobie Jukko Heinena i powinna być to bardzo prosta walka. No może nie będzie to bardzo prosta, ale wydaje mi się, że powinno być całkiem spoko. Niestety Jahangir zdąży odpalić raz, a może nie zdąży, bo chodzi mi o to, no niestety zdąży, bo chodziło mi o to, żeby łabędzia użyć zanim on wystrzeli. No ale trudno. Jest jak jest. Teraz oczywiście zło drzew mi tutaj trochę pomoże. I idealnie by było, jakbym złożył czerwone. I w sumie mam taki ruch. Będę chciał się pozbyć tej strony. Okej. Także dzisiaj komplet. Szkoda, że nie udało się zachować kompletów więcej dni, bo tylko w sumie dzisiaj i w pierwszy dzień w poniedziałek. Ale i tak jestem dosyć zadowolony z tego turnieju. Tak jak mówię, dał on mi 1%. Do tej pory jakoś nie było czasu, żeby w tę niedzielę, żeby nakręcać Wam filmiki z obroną proponowaną na najbliższy turniej. Ale teraz córka w niedzielę jedzie z moimi rodzicami nad morze na prawie tydzień. Także będę miał czas w niedzielę na pewno, żeby Wam pokazać nagrody i moją defensywę, jaką będę ustawiał na kolejny turniej. Tutaj Walen oczywiście jako wojownik się odradzał, ale w końcu przyszła kreska na matyska i w tym momencie kończę swój turniej na miejscu 203, czyli tak naprawdę gdybym te moje przegrane, które miałem, chociaż jedną przegrał z jakimiś punktami, to myślę, że czy dwie miałbym jakąś szansę na te top 100 mimo dużej ilości przegranych, no ale niestety ta obrona mnie pogrążyła, ta obrona z Wesołkiem. Muszę go zrobić, jest mega fajną kartą. No ta obrona, aż się dziwię, że za zero się odbiłem, no ale co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dajcie znać, jak Wam poszedł turniej. Oczywiście gratulacje dla wszystkich naszych rodaków. Tam widziałem, że kilku było. Zając Poziomka, Tomasz P. No, kogoś tam jeszcze na pewno widziałem. Tak czy inaczej, ja kończę swój turniej w 1% i czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się do następnego. Miłego weekendu.